Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje 31-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa na miesiąc marzec. Poznaj bliżej oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielbię, o Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Niechaj się jak chce dzieje, nie trzeba tracić nadzieje. Więc wdowy, sieroty i grzeszne dzieci, spójrzcie w górę, tam Józef świeci. W promiennej szacie wiekuistej chwały potęgę nieba mu dały, a on tak czuły na wszelką dolę, chętnie przygarnie każde pachole. Dzień 30. Śmierć świętego Józefa. Pewnego dnia z rana poczuł się święty Józef nader słabym. Zrozumiał, iż nadszedł już dla nich koniec ziemskiej pielgrzymki. Przywołał zatem dziecię oraz matkę jego. Odchodzę, rzekł im, nie jestem lepszym od ojców moich, a po śmierci przy nich spoczywać będę. Kochałem was bardzo, boleśnie mi opuszczać was. Podajcie mi dłoń waszą, dopomóżcie w straszliwym przejściu z czasu do wieczności. Z wami, Jezu i Maryjo, wierzę i wiem, że niczego lękać mi się nie potrzeba. Jezus i Maryja ze wzruszeniem zadość uczynili woli świętego Józefa. Jezus, dozwalając umrzeć według prawa przyrodzonego swemu opiekunowi, chciał nas przekonać, że śmierć nie jest złem ostatecznym. Chciał nas pouczyć, dodać otuchy i odwagi, pokazując, jak łatwo i słodko umierać jest w objęciach Jezusa i Maryi. Jezus, jedną rękę trzymając świętego Józefa, drugą tom Biblii, przeczytał z Księgi Mądrości. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga, a udręczenie śmierci nie dotknie ich. W oczach bezrozumnych zdawali się jako umarli, a zejście ich smutkiem mienili. Opuszczając nas, zdawali się całkiem zniszczeni. Lecz nie, oni są w pokoju. Nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Oto rzekł Stary Testament, a zamknąwszy księgę, teraz oto Nowy Testament. Wyjdź z tego świata, duszo zbawiona, która wierzysz we mnie i kochasz mnie. Idź, duszo wkrótce odkupiona, idź połączyć się z patriarchami, przodkami naszymi i zapowiedz im przyszłe odkupienie. Świętemu Józefowi miłość osłodziła nawet chorobę i śmierć, bo miłujący wszystko chętnie znosi, a w szczególności choroby, ubóstwo i pogardy. Kto nie zdobywa się na to, aby przez pamięć, co ucierpiał dla nas Zbawiciel, wszystkie cierpienia chętnie znosił, ten niech nie przypuszcza nawet, aby zrobił jakiś postęp w doskonałości. Zdarza się często, iż chcąc zrzucić z siebie krzyż od Boga nam dany, wpadamy w utrapienie jeszcze cięższe. Którzy się boją szronu, przypadnie śnieg na nie.
Jest to wyrok Pisma Bożego. Wołajmy raczej za świętym Bonaventurą. Pośpiesz się, Panie, i uderz sługi Twoje rózgą miłości, która jest rózgą zbawienia, aby nie spadła na nas rózga Twej pogardy, która wiekuistą śmierć zadaje. Pan Bóg syła na nas cierpienia, aby nas oczyścić i zbawić. Pan mówi o ludu izraelskim. Obrócił się w żużel żelazo i ołów pośrodku pieca. Te słowa święty Grzegorz tak wykłada. Chciałem ich obrócić w złoto przez ogień utrapienia, lecz mi się stali ołowiem. To jest, że nieraz grzesznik zamiast skorzystać z cierpień przez chętne poddanie się woli Bożej, on szemra i na nową karę zasługuje. Pamiętajmy, że utrapienia tego czasu niniejszego nie są godne przyszłej chwały, która się w nas objawi. Święty Wincenty a Paulo powiada, że gdybyśmy widzieli, jakie ogromne skarby zasług gromadzić sobie możemy, gdy dotknięci jesteśmy jakąś chorobą, przyjmowalibyśmy ją z taką radością, z jaką przyjmuje się największe dobrodziejstwa. Święty Franciszek Salezy tak zachowywał się, gdy był chory. Z wielką prostotą zdawał lekarzowi sprawę o swojej chorobie. Stosował się wiernie do danych przez niego przepisów i brał lekarstwa, chociażby najprzykrzejsze. A przed otaczającymi go, podobnie jak święty Józef, nigdy się nie uskarżał. Bierzmy odtąd dla siebie naukę. Jeżeli wśród choroby nie możesz się wiele modlić, stawiaj się w obecności Bożej i bez wysileń od chwili do chwili wzbudzaj w sobie akty miłości, ufności, dziękczynienia i poddania się ochotnego woli Bożej. Świętej Teresie, gdy razu pewnego niebezpieczną i dolegliwą chorobą była złożona, ukazał się Zbawiciel, cały ranami okryty, i tak się do niej odezwał. Patrz, córko moja, com dla ciebie wycierpiał, i umiarkuj, czy cierpienia twoje mogą być porównywane z moimi. Pan Bóg zaś okazał raz ojcu Alvarezowi chwałę, jaką gotował dla pewnej świątobliwej zakonnicy za chorobę, którą ponosiła z wielką cierpliwością, i dał mu do poznania, że więcej ona nabyła zasług przez 8 miesięcy choroby, aniżeli inne zakonnice przez wieloletnie swoje innego rodzaju cnoty. Cierpienia i choroby, przyjmowane z cierpliwością, doplatają koronę zgotowaną nam przez Boga w niebie. Miała o tym wyraźne objawienie święta Ludwina, która przez 38 lat doznawała najrozmaitszych cierpień i chorób. Przed śmiercią zapragnęła jeszcze męczeństwa. Gdy domagała się tej łaski, ujrzała piękną koronę dla niej w niebie przeznaczoną, lecz jeszcze nie ukończoną. Pragnąc więc, aby co prędzej była ukończona, prosiła Pana Jezusa o powiększenie jej cierpień. Wysłuchał ją Pan Bóg i przysłał bezbożnych żołnierzy, którzy ją obelgami okryli i okrutnie zbili. Wkrótce potem ujrzała anioła, trzymającego tę samą koronę, lecz już ukończoną, i który jej oznajmił, że ostatnie jej cierpienia w koronę tę wprawiły kosztowne kamienie, których jeszcze tam brakowało. Wkrótce po tym widzeniu skonała. Naśladujmy też świętego Józefa w chętnym przyjęciu z rąk Bożych śmierci, gdy Bóg nas będzie wzywał do siebie.
A trzeba nam wiedzieć, że zbawienie wieczne sobie zapewni, kto gotów jest umrzeć zgodnie z wolą Pana Boga. I mówi: Boże, w Twoje ręce oddaję życie moje i pragnę, abyś ofiarę tę przyjąć raczył jako dowód, iż uznaję nad sobą nieograniczoną Twą władzę, jako pokutę za grzechy moje. Jest to niepodobieństwem, mówi święty Franciszek Salezy, aby Pan Bóg potępił człowieka, który gotów jest umrzeć dla wypełnienia woli Jego świętej. Przeciwnie, opór Jego świętej woli obraża go. Matka Boża powiedziała raz Benedykcie z Laus, że znany jej pobożny prałat cały rok cierpiał w czyśćcu, ponieważ nie mógł się pogodzić z myślą, że już umierać musi. Święty Józef jest bezpiecznym przewodnikiem. Trzymajmy się więc Jego, podobnie jak święta Teresa, o której przytaczamy przykład. Gdy w roku 1850 wybuchł w Krakowie pożar, uległ temu żywiołowi i klasztor sióstr bernardynek przy kościele świętego Józefa. Ogień szerzył w nim spustoszenie w przerażający sposób. Cały korytarz przyległy do ściany kościoła szerokości około 2 metrów gorzał wraz z celami za nim się znajdującymi, a od chórku tuż przy wielkim ołtarzu oddzielały go tylko cienkie drzwi drewniane, na których dotąd istnieje wymalowany duży obraz świętej Teresy. Ta święta oblubienica Chrystusa, która za życia gorliwie szerzyła cześć świętego Józefa, nie mniej się o nią okazała troskliwą w obecnym zdarzeniu, gdyż nie przepuściła ognia, który, gdyby się tylko poza te drzwi przedarł, byłby niewątpliwie pochłonął cały kościół, a więc i cudowny obraz świętego Józefa. Tak więc dotąd podziwiamy ten cud, a wiarogodne zakonnice, które były tego świadkami, mówią, że nawet w kilka dni po tym pożarze mury były gorące. Naturalnym więc biegiem rzeczy drzwi owe powinny były pierwsze ulec zniszczeniu. Praktyka. Nigdy się nie trwóż przyszłymi krzyżami, gdyż nie czując obecnie łaski do podjęcia ich, udręczyłbyś się i upadł na duchu. Bóg do każdej sprawy cierpienia, ofiary jakiej wymaga od człowieka, przygotował odpowiednią łaskę i da ją w odpowiedniej chwili. Teraz ci jej nie daje, gdyż ci niepotrzebna, więc byś ją zmarnował. Ty zaś, myśląc o tym, co cię może spotkać w przyszłości, daremnie byś się udręczył. Święty Józefie, bądź mi zawsze przewodnikiem wśród mojej ziemskiej pielgrzymki. Czuwaj nade mną, a w ostatnich chwilach mojego życia przybądź wraz z Jezusem i Najświętszą Maryją Panną, abym w ręce Wasze szczęśliwie oddał Ducha Bogu i zdobył Królestwo Niebieskie. Amen. Wysłuchane treści pochodzą z dzieła Rzecz o świętym Józefie, oblubieńcu Boga Rodzicy. Pełny audiobook oraz wersja książkowa do nabycia na stronie na jej głowie.pl.